Dzień dobry, Krzysztof Sylwanowicz, kłaniam się. Tak na szybciora chcę powiedzieć, co pamiętasz to, co sobie wymyśliłem na temat tego kalkulatora obiektowego. I tak sobie pomyślałem, że tak. Jeżeli na przykład mam po lewej stronie jakąś jedynkę albo dwójkę, albo trójkę, no mogę przesuwać je. To w tym momencie, jeżeli na przykład na takiej jedynce, albo na takiej dwójce, na dwójce szczególnie, jeżeli na dwójce przeciągnę na dwójce palcem w dół, to w tym momencie ta dwójka znajduje się w mianowniku. Była normalnie bez licznika i bez mianownika, natomiast jeżeli dwójkę przeciągnę, do mianownika, to w tym momencie pojawia się licznik, a licznik się bierze znikąd i w tym momencie musi zostać wyliczony na podstawie dwójki, żeby zostało dalej dwa w sumie, czyli na miejsce, znaczy w miejsce licznika, tam gdzie nic nie było, nagle pojawia się 4. No bo 4 przez 2 równa się 2, a było 2, więc w związku z tym, jeżeli dwójka przesunie się dwójkę w dół, to wtedy zamiast dwójki pojawia się 4 przez 2. Robi się z dwójki ułamek. Po pociągnięciu palcem w dół na ekranie robi się z liczby, robi się ułamek, który się równa tej liczbie. Czyli jeżeli tam było 9, no to jeżeli tam było 9 i przeciągnie się w dół, to na górze pojawi się w liczniku 81, a na dole będzie 9. Czyli w tym momencie samo przesunięcie palcem nie zmienia liczby, to takie przesunięcie w pozycji wzoru. Natomiast nie jest to przesunięcie w pozycji, kiedy zmienia się w pozycji edycji liczby, kiedy się zmienia z jedynki na dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i dziewiątkę. I tak. I to chciałem zapisać właśnie dzisiaj. Głównie to. Niestety ciągle jeszcze nie ma pilocika, także będę się męczył z wyłączeniem. Więc znowu to potrwa chwilę. A oczywiście przeciągnięcie w lewo i w prawo, no to też musi zostać mnożenie, które zachowuje wynik, więc w związku z tym coś razy coś równa się wynik. Jeżeli było 2, przesiągnij się w lewo, to w tym momencie coś razy 2 musi się równać to, co było, czyli 2. Coś razy 2 równa się 2. To 2 to musi być 0. Nie, 0 nie. 1. Czyli 1 razy 2 równa się 2. Czyli z dwójki się wyciąga w lewo, wyciąga się jedynki. Czyli z dwójki robi się 12. Z dwójki, 12 robi się 112. Nie, dwunastki się nie trzeba przeciągnąć, przeciąga się cyfra, więc w związku z jedynki robi się jeden. Z dwójki robi się jeden, z jedynki robi się jeden, już zawsze się robi jeden. Czyli 1112. Na przykład, jeżeli dwójkę pierwszą przeciągniemy w lewo, to jest jedynka, a potem już są same jedynki, więc w związku z tym trzeba ustawić liczbę za pomocą edycji po przyciśnięciu danej cyfry, danej pozycji w liczbie. I tak się tworzy, rozciąga się, po rozciągnięciu robi się na przykład iloczyn dwóch liczb i wtedy już można nimi zacząć manipulować w górę i w dół i zaczynają się pojawiać mianowniki, liczniki i pomyślimy co dalej, przemyślimy jeszcze tak. Dziękuję, do zobaczenia.